Witajcie ponownie. Słuchajcie, parę prac takich drobnych udało mi się wykonać jeszcze. Założyłem ten zbiornik tutaj od niego, co był. Tu pozakładałem przewody już od pompy wtryskowej. Świece te, które tutaj były. Kolumnę kierowniczą tutaj założyłem tą inną. Ale rzecz w tym, że tu była skracana po prostu, jak to w tych zetorach wszyscy to skracali. Ja tutaj założyłem w pełnej długości, także to jest bardzo fajnie. Znalazłem właśnie jeszcze z innego zetora. Tutaj złożyłem już przekładnię kątową. Ona jest tutaj, bo nie dochodziła, to ją zrobiłem. Tu się kręci. Wszystko jest jak należy, koło założone. No i co, słuchajcie. Tutaj będzie jeszcze potrzebne no koła i tak dalej, ale koła to na końcu, bo one mi będą jeszcze przeszkadzały przy montażu. Tutaj muszę założyć jeszcze osłony, bębny hamulcowe, taśmy i to wszystko tutaj połączyć z wałkiem. Tutaj te wszystkie elementy podokładam. Muszę jeszcze, dawno to robiłem, wszystkiego z pamięci wam nie powiem, ale na szczęście mam kilka zetorów i będę mógł sobie porównać to, czego mi brakuje, żeby tu zobaczyć. Tu słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka, ktoś sobie wymyślił takie zabezpieczenia. Mam nadzieję, że to dobrze widać, bo kamery jakoś nie poprawiałem, tak żeby ją ustawiać, ale miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Zobaczcie, tu sobie ktoś dorobił taką osłonę na to, żeby mu koło nie spadło. No całkiem fajnie, tu wywiercił, widać w środku otwór na, to jest chyba 14. I takie zabezpieczenie zrobił. Całkiem dobry pomysł, ja dlatego to tutaj zostawiam. To było tak w cudzysłowie, oczywiście w oryginale, jak ja to przywiozłem, ale nie będę tego zmieniał. Słuchajcie, ciekawostka jeszcze kolejna. Nie wiem, czy wam mówiłem w innym odcinku o tym, ale tu zobaczcie, to jest 47 rok, ten zetor, i on tutaj ma zaślepione już te miejsca, gdzie powinny być kalamitki. Tu jest, co ciekawe, jeszcze jest kilka rodzajów tego. Tu mamy prostokątny ewidentnie. A zobaczcie z drugiej strony. A tu widzicie, jest tak, w taką podkowę. I w tych miejscach miały być kalamitki. Natomiast to już jest półoś nowszego typu. I tu już kalamitek nie będzie, one zostały, nie zostały wykonane po prostu. I w takiej formie to było, natomiast jeszcze w produkcji funkcjonowało właśnie tutaj to wzmocnienie na kalamitkę. I teraz ciekawostka. Jeżeli będziecie mieli do czynienia z zetorem z 47 roku, trzeba bardzo uważać, bo to, co mówiłem wcześniej, na przestrzeni tego czasu, kiedy one były produkowane, aż do naszych czasów, kiedy my bawimy się, restaurujemy je, odnawiamy i tak dalej, to teraz bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o kompletowanie. Jeśli mamy zaślepione kalamitki, czyli tych kalamitek tutaj nie ma, w ogóle nie ma otworów, obojętnie czy to jest w prostokąt, czy w podkowę, bierzemy sobie tutaj silnik i nie mamy tutaj tego owalu. To, co jest w tamtym zetorze, czyli tamten ma ten owal, czyli kalamitki tutaj w półosiach mieć powinien. Druga sprawa jeszcze. Nie jest to wyznacznikiem tego, ale warto na to zwrócić uwagę, że to z tym powinno współgrać, ponieważ etap produkcji był bardzo elastyczny, czyli było tak, że w momencie, kiedy zrezygnowano z tego owalu w tym bloku silnika, jeszcze produkowano kalamitki. I chodzi ogólnie o to, że jeżeli mamy 47 rok, trzeba to po prostu na te szczegóły wszystkie zwracać uwagę. Jeżeli mamy 47 rok, to na pewno może być silnik albo ten właśnie z tym owalem, albo ten, co mamy tutaj, czyli gruby rant, nie ten zwężany. To też trzeba o tym bardzo pamiętać, bo te silniki były wymieniane na silniki bocianowskie. To nie jest silnik od bociana. Tutaj mamy ten wyraźnie gruby rant. To są takie cechy szczególne. Druga sprawa, jeśli chodzi o 47 rok, to spójrzcie tutaj. Mamy ten filtr tak zwany Janota. On nie jest tutaj opisany jako Janota, ale były też takie z napisem Janota.
Natomiast to jest ten filtr. I był on, jak widzicie, tu są oryginalne miejsca do przykręcenia tego podwójnego filtra, czyli ten silnik już był szykowany pod podwójne filtry. I można mu to zamontować, ten podwójny filtr. Także to nie jest też wyznacznikiem, że jak mamy 47, to musi być ten. Powinien być, ale po tych mocowaniach oryginalnych tutaj przygotowanych, o tu jest trzecia dziura na mocowanie, wiemy, że taki filtr można zastosować. To, co mamy w tamtym bloku, trochę deszcz pada, ja nie jestem przygotowany tak, żeby wyjść. Wszedłem tutaj do szopy, jak nie padało, a teraz pada, no ale dobra. Miesza z tym, zaraz do tego wrócimy, bo sam nie jestem pewny, albo dobra, chodźcie. Zobaczymy, bo sam nie jestem pewny tego, jak to wygląda tutaj. Czy to w ogóle zobaczymy? Nie, słuchajcie. Tu nie ma tego w tym silniku, czyli wychodzi na to, że tutaj te filtry zostały dorobione do tego, ale to dlatego, że one po prostu są lepsze niż tamten pojedynczy. To tak na szybko. Natomiast tutaj widać, że to zostało zmienione, ale teraz jeszcze jest jedna możliwość, o której musimy pamiętać, że być może tego filtra tutaj nie było. Ja to tak jak jest w tej chwili, ja to tak kupiłem. Tu zresztą widać, że tu widzicie resztki farby tej niebieskiej, po prostu to, co zdarłem z silnika, to co zdarłem ze skrzyni, nie zdarłem jeszcze ani ze zbiornika paliwa, ani z kolektora ssącego, jak widzicie, ani z obudowy sprzęgła, ani tutaj z przodu. Po prostu tak to robiłem, bo to było porozkładane po szopie i to robiłem jak mogłem. Filtr w każdym razie wyczyściłem. I teraz może być tak, że ktoś go po prostu zmienił, tylko osobiście no nie widzę sensu zamiany dwóch filtrów na jeden, chyba że ktoś chce wrócić do oryginału. W każdym razie tak to wygląda. To jest silnik 47 i on tak ma mieć, ale może mieć też filtr podwójny, nie ma reguły. Słuchajcie, bardzo, bardzo istotna sprawa. Tutaj, jeśli chodzi o skrzynię biegów, to Wam już też mówiłem, ale że mówię o tych szczegółach, żebyście to mieli razem w jednym filmie, pamiętajcie. Jeżeli jest rant skrzyni biegów, on bardzo często był albo wybijany, albo szlifierką kątową traktowany, żeby ten rozrusznik można było wcisnąć. To samo jeśli chodzi o obudowę, to nigdy nie jest oryginalne. W bocianach już mamy to pięknie wyszlifowane, zrobione w fabryce. W starych modelach Zetorów to będzie zawsze wytłuczone, wybite, bądź szlifierką potraktowane, żeby się po prostu tego pozbyć, żeby ten rozrusznik łatwo wszedł. To są takie szczegóły. Wszystko trzeba zebrać w całość. Tutaj nie zachowała się taka dokumentacja, w której moglibyśmy śmiało powiedzieć, że jeżeli jest tutaj ta wypustka owalna, no to na przykład coś tam. Nie. Jedno jest absolutnie pewne. Jeśli jest wypustka, to tu są kalamitki. Ewentualnie właśnie takie coś. To, bo to jest, tak jak powiedziałem, elastyczna sprawa. To jeśli chodzi o to. W 47 roku też na pewno nie mieliśmy podnośnika, tylko mieliśmy przekładnię kątową do pasa transmisyjnego, do napędu wszelkiego rodzaju maszyn. Najczęściej spotykano to, co było napędzane, to były maszyny, mocarnie. To do tego służyło. Ale były też, powiedzmy, do krajzegi te pasy się też stosowało, do różnych takich po prostu potrzebnych maszyn w gospodarstwie, ale najczęściej była to właśnie mocarnia. To jeśli chodzi o taką rzecz. I tu też musimy pamiętać też sprawę, jeśli chodzi o zbiornik, to są właśnie takie rzeczy. Nie mamy owalu, czyli nie mamy tutaj szlufki do zasłaniania żaluzji na chłodnicy. Mamy owal tutaj w silniku, mamy szlufkę w zbiorniku i to trzeba zawsze zebrać w całość. Jest jeszcze kilka takich, powiedzmy, tutaj niuansów, o których musimy pamiętać, że na przykład 47 rocznik silnika, to też jest bardzo, bardzo istotne. Ten tak samo nie miał tutaj tego mocowania, co ja tu zastosowałem, ale to mówię, być może zdążę to zmienić. Czekajcie, bo tu się muszę wgramolić. O, dobra, jestem. Aha, dobrze, przejdźmy najpierw jeszcze do mocowania. Nie miał tego mocowania tutaj, w tym miejscu, jak widzicie.
Słuchajcie, ciekawostka, ale nie wiem jeszcze, nie jestem pewny. Dobrze, omówmy to najpierw. Mamy tutaj oryginalną prądnicę do Zetora 25 i widzicie to mocowanie też oryginalne od Zetora 25, ale 47 rok ma mocowanie tu na tych trzech śrubach. Tu wchodzi taki ceownik wygięty w tą stronę i dopiero do niego jest mocowana prądnica. To jest 47 rok. Później zmieniono to na to mocowanie tutaj takie standardowe, jak to już potem poleciało i w bocianach, i we wszystkich innych zetorach, ale wstępnie nie było tego, tylko to było tam. Tu widać właśnie po tej misce, że tu są te dziury. Tu jeszcze ktoś nawiercił jakieś trzy. Nie wiem, do czego one mogły służyć. To wam teraz w tej chwili nie powiem, bo nad tym się nawet nie zastanawiałem, nie przypatrywałem tego, to teraz zobaczyłem, ale to jest w każdym razie taka cecha szczególna. No i oczywiście pompa wody bez tego wyjścia, to jest rok 47. Później to też w 47 już było to wyjście, ale wczesny 47 nie ma tego wyjścia, późniejszy już ma. To jest na termostat tutaj to wyjście. Kolektor wydechowy. Kolektor wydechowy z prawej strony skierowany w dół, dekiel po lewej stronie i ta rura szła tędy. Dołem pod ciągnikiem. Gdybyśmy to odwrócili do góry, mamy wtedy wylot w górę, ale nie pasowałby pod wycięcie w pokrywie silnika. Więc wtedy mamy kolektor z lewej strony, gdybyśmy go odwrócili, i on wtedy idzie w górę, ale jeżeli mamy z lewej strony, to tutaj ten wlew oleju musi być w deklu po prawej stronie, żeby to się wtedy tutaj też mijało i szło dołem. Tak to było wykonane. Jeśli chodzi o dostępność, no te modele z po prawej stronie, z kolektorem po prawej stronie były zdecydowanie rzadsze, ich było, wyszło dużo, dużo mniej. To jeśli chodzi o to, i to był zarównie, co ja gadam, również 47 rok i o ile się nie mylę, 46. Ale tych zetorów na razie nie będziemy omawiali, ich jest po prostu bardzo, bardzo mało. Nie wiadomo, czy się właściwie coś zachowało, także na razie o 46 roku nie będziemy rozmawiali, chociaż na pewno powiem wam, ze względu na to, że mnie samego bardzo ten temat interesuje, więc przygotuję taki materiał o 46 roku. Zobaczę, co się uda tutaj znaleźć. No i oczywiście 47 rok, prosta dźwignia hamulca ręcznego. To, co wam już wcześniej o tym wspominałem. To pokrótce. Aha, no i oczywiście, jeśli mamy obudowę sprzęgła, tutaj ta śruba kontrująca do układu kierowniczego, ogólnie rzecz biorąc, tak mówmy, ona musi być tutaj. To będziemy wiedzieli, że to jest lata 40. pokrywa, obudowa, przepraszam, a późniejsze po 50. roku mają już tą śrubę bliżej kolumny kierownicy. To taki szczegół. Przede wszystkim jeszcze lata 40 mają zawsze grube ranty. To są takie, widać, mocne, masywne ranty i to musi być na całym ciągniku, czyli skrzynia, obudowa z tej strony, obudowa z tej strony i silnik tutaj. Jeśli coś będzie zwężane, znaczy, że nie jest od tego modelu i to nie będzie 47, albo też po prostu mówię, bo tych składaków jest tak zastraszająca ilość, że przez ten okres 70 lat działo się po prostu tutaj wszystko. To tyle z takich ciekawostek podczas składania, bo tu jeszcze na pewno dużo się będzie działo podczas złożenia, to wam też przygotuję ten materiał, ale to jeszcze to na później zostawimy. Tu jeszcze taka uwaga, jeśli chodzi o to, tutaj to zostało dorobione do przelewu paliwa. No, ludzie nie są z tego zadowoleni, bo to jest praktycznie, no trzeba to, można, właśnie trzeba, można to wyciąć, zaślepić i śladu nie ma, ale tak dla wygody po prostu to było robione. Siłownik kupiłem. O, żeż ty gadzie. Ale zanim jeszcze on będzie mi użyteczny, to trochę to potrwa. No i co? Jak widzicie, zetor powoli zaczyna wyglądać jak zetor. Ja muszę jeszcze przywieźć tutaj dwa koła tylne, ale to już powiedziałem wcześniej, że na to będzie jeszcze czas. Słuchajcie, jeszcze mam taki plan, ponieważ tutaj widać,
ewidentnie w tym bloku te mocowania w oryginale wykonane fabrycznie, to się zastanawiam, czy tego filtra nie zdjąć, to jest filtr oleju, nie zdjąć i założyć tam, a tamten podwójny założyć tutaj z powrotem. No tak, tak się zastanawiam, bo to będzie bardziej, zdecydowanie bardziej oryginalne niż to jest tak jak teraz. Także gdyby tutaj nie było tych mocowań, to pewnie bym sobie tym głowy nie zawracał, bo to jest właściwy silnik do tego modelu. Ale no mimo to jest tutaj mocowanie. Podejrzewam, że zajmę się tym, będzie trochę lepsza pogoda, żeby nie padało na plecy. To bym to zmienił jeszcze. No i co, tutaj jeszcze muszę znaleźć to, co Wam wcześniej w innym filmie mówiłem, regulator obrotów. I to zacznie wyglądać powoli po ludzku. No i tyle, słuchajcie. To taki krótki filmik z dzisiejszej pracy, którą tutaj wykonałem, takie drobiazgi. Spotkamy się na pewno przy następnej okazji. Ile się da, to tych filmików będę dla Was kręcił. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. No i co jeszcze? Chciałem Wam serdecznie podziękować za 900 subów. To jest dla mnie naprawdę wspaniała wiadomość i ogromnie mnie cieszy. Także motywuję, cieszę się i będę naprawdę starał się jeszcze dla Was robić dużo, dużo ciekawych rzeczy. Nie tylko o Ursusie, nie tylko o Zetorze, ale może jeszcze o innych ciekawych rzeczach. No, to tyle. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!